Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym meczu z turnieju Sylvanian TV. Tym razem przeciwnikami będą Archimond, fioletowy Protoss zaczynający w lędonym ogu oraz Avatar, niebieski Tyran zaczynający w prawym górnym ogu. Jak to trzeba, to nie ma zbyt wielkich... nie ma zbyt wielkiej wiary w swojej umiejętności, ponieważ od razu prosi Archimonda, aby go zniszczył. Cóż, ja osobiście mam nadzieję, że mecz będzie bardziej wyrównany niż oni sobie mówią, tak? Okej, zobaczmy. Na razie początek jest dosyć standardowy, nikt chyba nie ma zamiaru robić żadnych proxy czy czegoś w ten deseń. A biorąc pod uwagę, co ostatnio oglądałem u innych ludzi, którzy puszczają mecze StarCraftowe, to ludzie potrafią czynić naprawdę dziwne rzeczy, żeby nie wygrać meczu. Tak jak miało to miejsce chociażby w wypadku Bratoka, który praktycznie miał w ręku mecz i podał go tylko dlatego, żeby nie walczyć się z Senem w następnej rundzie. Dokładnie tak to wyglądało. To nie jest tak, że tak można się tylko domyślać, że on to specjalnie poddał, bo tak właściwie to on tego nie poddał specjalnie. No w momencie, kiedy on miał dwa Battlecruisera, Zerg nie miał żadnych jednostek, ale nie schodźmy z tematu. Początek w wykonaniu obu graczy jest na razie standardowy, nikt nie szkuje się na żadne szybkie ekspansje. Po prostu Gateway, z drugiej strony Baraksy, dwie rafinerie, o, jedną za dużo chyba, ale co ja się znam. O i próbka zaczyna harasować SCV-kę. Tylko problem polega na tym, że probka nie ma szans wygrać pod żadnym pozorem. Odwrotnie. SCV-ka nie ma szans pod żadnym pozorem wygrać w probku, jeżeli probka zostanie odpowiednio wymajkrowana, ponieważ w przeciwieństwie do SCV-ki probce będą odnawiać się HP-ki. Znaczy w tym wypadku akurat tarcze, więc po prostu nie ma szans, żeby jakakolwiek SCV-ka wygrała sama z probką, ok? Ale biorąc pod uwagę fakt, że Marines pojawił się na polu bitwy, to nie spodziewałbym się, żeby ta probka zbyt długo pożyła. Takie to właśnie miało miejsce. Aha. I to niby miało być dowód, że Archimond nie jest zbyt dobrym graczem. O tak, zdecydowanie. Nie no, wiecie, pro gracze to by jeszcze zdążyli zabić tego Marines tą probką. Ale co ja się znam, okej? Okay? Teraz wygląda na to, że będzie chciał grać dosyć agresywnie, stawiając reaktor przy pierwszych baraksach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie... no cóż... Nie no, na razie jest to dosyć równe, jeżeli chodzi o ekonomię. Protoss ma lekką przewagę, ponieważ u Terana wydobywa jedna CV, dwie CV-ki wydobywają gaz z dwóch rafinerii. Zaś u Protossa trzy próbki z jednej rafinerii, więc jest to nieco bardziej efektywne, gdy się mnie pytają o zdanie. Oho, czyżby Fortgate? O Boże! Mam już dosyć Fortgate'u, chwilę można. Nie oszukujmy się, co drugą grę, w której jest Protoss, można zauważyć Fortgate'a. Cóż, no ja nie przeczę, jest to naprawdę dosyć silne narzędzie w ręku Protossa, które pozwala zniszczyć przeciwnika, który się nie będzie spodziewał takiego ataku, albo który spróbuje za wcześnie postawić ekspansji i potem nie bronić stacjonarną obroną. Ale nie wiem jak wam ludzie, ale mnie się to osobiście nieco już przejadło. Bo tak naprawdę nie ma sytuacji, w której Protoss nie może zrobić Fortgate'a. Co najwyżej, jeżeli ktoś będzie robił napadę dużo wcześniejszy raz. O mój Boże, czy ja dobrze widzę? Avatar stawia ekspansję, podczas gdy Archimon chce postawić koło niej proxy Pylona. Ciekawe, czy zostanie to zauważone przez Avatara. Chcę to zobaczyć. Jak najbardziej zostanie to zauważone, tylko pytanie, czy będzie jakakolwiek reakcja. Marines na razie się tłoczą, więc na to nie wygląda. A z drugiej strony w tej chwili, w każdej chwili, jeżeli tylko ten pylon zostanie zbudowany,
Alchimont może przywołać tam swoje jednostki, więc. Może to być trochę niebezpieczne dla Tak a propos, dla nowo budowanej ekspansji Awatara. Jest on ta grupka maleńc, powinna sobie poradzić, o ile wyjdzie na tyle szybko, żeby załatwić ten problem. Bo jeżeli wyszłyby nieco później, to Sentry by po prostu zaczął rzucać force fieldy na rampę i tyle by z tego było. No tak to przynajmniej powinni zabić innego Zilotę. Pylon też zostanie zniszczony. Tylko nie wiem, czy on tutaj odłączył grupkę Marines tak dziwnie. No tak, już się zaczynają force fieldy, które w pewnym sensie podzieliły armię, ale nie, zapewne nie do końca tak jakby chciał tego Alchimont. Sukison jednak to, z czym przyszedł, wystarczyło mu, aby pokonać armię Awatara. I nie wiem, czemu dokładnie tutaj się cofał, skoro Awatarowi zostało 3 Marines tak naprawdę. Trochę to dziwne, przynajmniej według mnie. Zobaczmy, jak to ogólnie wszystko wygląda. Incom lepszy ma Protoss i to pomimo postawienia Forgate'a. To ciekawe. Nie spodziewałem się takiego rezultatu. Raczej Protoss, który idzie w Forgate'a, nie szczędzi własnej ekonomii. Bo. Znaczy, chodzi mi ogólnie o to, że wysyła. Przeznacza większość stosów, które ma na armię, po to, żeby zadać znaczące obrażenia przeciwnikowi, a nie samemu martwić się o własną ekonomię. Tutaj najwyraźniej było inaczej. No i cóż, czy w tej chwili Avatar jest w stanie cokolwiek zrobić z tą armią Protossa? Oto jest pytanie. Wydaje mi się, że niezbyt, zwłaszcza po włączeniu Guardian Shielda, który, no, jak na to nie patrzeć, znacząco zmniejsza obrażenia od Marines. Marines to jednostki, które atakują szybko, ale słabo i w tym wypadku Guardian Shield sprawdza się wyśmienicie. No i tyle było z ekspansji Awatara. 400 minerałów w plecy plus jednostki, które stracił. Faktycznie tutaj Archimon byłby w stanie już wpaść na bazę Awatarowi i ją zmiażdżyć do cna. A ten Steampunk to nie wiem po co. Oh yeah! To było genialne! Zajmijmy faktu, że w tej chwili przewaga zarówno ekonomiczna, jak i w armii Alchimonda jest po prostu niepodważalna. Przewinąłem, serio. I wiecie, a to wszystko zaczęło się tak nawet nie najgorzej. No, ba, tak poważnie. Powróciwszy. Gdzie my byliśmy? Gdzieś tutaj. O tak, Helion. Oh yeah. No i cóż, w tym momencie praktycznie można już powiedzieć, że jest po grze. Awatar, czegokolwiek byśmy nie robili, nie ma czym się bronić. No co, 3 Marines na 9 Stalkerów? Oh well. No i cóż, teraz Archimon z tego co widzę będzie po prostu dawał przydatne rady Avatarowi, jak grać w przyszłości. A, tu są jeszcze do jednostki. Zastanawiałem się, bo tak patrzę, że nigdzie nie ma. No i cóż, był to standardowy przykład pokazania tego, jak to Fallgate miaż czy przeciwnika, który nie jest na niego w zupełności przygotowany. Sami Marines zazwyczaj nie wystarczają. Wbrew pozorom. Znaczy, wiadomo, to jeszcze zależy sporo od kompozycji wojsk przeciwnika, ale na Fallgate'a sami Marines nie są aż tacy dobrzy. Cóż, można poradzić. No i cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o mecz numer 1 między Awatarem a Archimondem. Widzimy się następnym razem, kiedy to skomentuję mecz numer 2. Także trzymajcie się ciepło. Cześć!